Jeżeli mielibyście wybierać telepanie się na boki, obijanie o ścianę, czy też jazdę spokojną i wygodną, co wybierzecie? Dobry wstęp. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowar. Publikujemy tutaj, jak zwykle, o 5:30, poranne espresso, czyli jeden tip na dany dzień. Nasze głosy, przez wielu uważane za perliste, sprawiają, że ten dzień jest jak każdy inny, lepszy od... poprzedniego. Zaiste perliste. Zaiste perliste. Ej, szykuje się merchandising. Piotrze. Czapkę sobie zrobię z tym hasłem. Oho, zaiste perlisty. Perlisty. Spotkałem taką anegdotę. Dawaj, lubię anegdoty. I stwierdziłem, że ją przytoczę tutaj, jako taki fajny przykład wyboru pomiędzy brawurą lub komfortem i spokojem. Mhm. Uwaga. Leci duży samolot przez Atlantyk. Airbus. Dostojnie mknie i przecina korytarz powietrzny. Zauważyłem, że lubisz kawał o samolotach. Dawaj. Za chwilę podlatują dwa myśliwce. Takie zygają do niego, nie? Przelatuje takie migi. I wie, że i leci z boku i tak się obraca, salta i tak i się łączą z tym pilotem. Hej, hej, zobacz, zobacz, co potrafię. Ten jeden, ten mig mówi. No i ten mu takie salta robi. Mówi, no fajne, fajne. A teraz patrz, co ja potrafię. Tak leci, leci, nic się nie zmienia, leci, leci. Za 5 minut ten z migiem mówi, no co, co się stało? Co się wydarzyło przez ten czas? Nic się nie stało. Panie, jak się nie stało? Przeszedłem się z tyłu na pokład, wypiłem sobie kawkę, zrobiłem sobie masaż i wróciłem. A ty co? Pocisz się w masce tlenowej. W masce tlenowej i zygasz, no nie? A ja mam luz, luksus i tak dalej. No i czego nas uczy ta anegdotka? Że da się połączyć komfort z wojskiem. Albo, że właśnie, mimo tego, że jesteś może podeszły wiekiem, to jesteś już taki spokojny, znasz swoją wartość. Dokładnie. I cieszysz się życiem w taki sposób dostojny, i nie musisz komfortowy. Szpanować podrygami. No właśnie, nie musisz szpanować i się tak naprawdę obijać w tej ciasnej klatce. No tak. Bo to chodzi, że każdy, kto szpanuje, w pewien sposób obija się w jakiejś ciasnej klatce, budzują mu hormony, adrenalina, tak. I potem strasznie wypruty tak. Pod koniec dnia. Dobra, poszpanowałem, ale co z tego wyszło? Na Instagramie czasem można spotkać takich szpanerków, pozerków, nie? Znaczy z szacunkiem do nich, ale ile można żyć na napince, nie? Ja myślę, że oni też pod koniec dnia nie mają takiego sweet pillow effect, czyli efektu słodkiej poduszki, że o, fajny dzień, satysfakcja, dużo dobrego zrobiłem, tylko naprawdę tak budzują myśli tak. I jaki jednak filtr, to pustka. No, jaki nie? Filtr na jutro, no nie? No. Którą obcą chatę sfotografować, żeby wyglądała na moją? No, albo na przykład ktoś tam na pasach puszcza kogoś na przejściu, a potem rura, gaz i głośno i dzieci w wózkach płaczą i po co to wszystko? Matki mdleją. Ale tak? Nie za wzruszenia, tylko za złość. Tak. No i czy taki człowiek, patrząc sobie na swoje życie z perspektywy czasu, pomyśli, ile ja dobrego zrobiłem, no nie? Czy bardziej ile środowiska zanieczyszczyłem przez spalane gumy tak. I tak dalej? Ile bezsensownego ryzyka podjąłem? Też coś się zwiąże z tym ryzyko. Nie wiedziałem, że taką głębią skończy się ten odcinek. Znaczy trwał będzie. Ja właśnie lubię doszukiwać się głębi w takich prostych historyjkach. Prostych, więc zastanówmy się, czy bardziej zależy nam na brawurze, która jest krótkotrwała, czy na komforcie? Ja to... No, czy na komforcie. Bo to się też tyczy życia normalnego i takiej naszej, jakby to powiedzieć, nawigowania na przyszłość, nie? Można cały czas być brawurowcem w kontaktach z innymi ludźmi, w miłości albo w bezmiłości, nie? A komfort rozumiany jako takie już osadzenie i znalezienie swojego miejsca, nie? Pewna powtarzalność, tak. te rytuały. Tak. Taki mir domowy. To dopiero daje poczucie spełnienia, tak mi się no, wydaje. No i nie? Takiego właśnie bezpieczeństwa i pokoju. Mhm. A brawura to jest ciągłe skakanie, no. Bez sensu chyba. Tak. To jest jak z kontrabasistą na weselu, nie? Że tata się pyta, młody się pyta taty tak. Tata, wczoraj byliśmy na weselu, no nie? I ten pan, co grał na basie tam, dziewczyno z Żabki, to on cały czas przyciskał tylko tak... A ten pan, dzisiaj jesteśmy na tym koncercie Waytona Marsalisa, on cały czas na tym basie tak... O co chodzi? Mówi, bo widzisz, on cały czas szuka, a ten wczoraj już znalazł. I nie musi jakoś... No tak, tak.
I chyba o to chodzi w życiu. Ale to jest niezwykle trudne, bo czasem trudno rozróżnić tą brawurę, która może być taką pozytywną brawurą. Mhm. Właśnie, jest pewien aspekt brawury pozytywny, tak. Taka kreatywność i takie szaleństwo, które daje na przykład nowe odkrycia, kreatywność, niż taka rutyna, no nie? Tu by trzeba było połączyć papieża Franciszka ze Steve'em Jobsem, no nie? Mhm. Bo Steve Jobs mówił, to chyba w jednym z pierwszych RTCK show chyba powiedzieliśmy, nie? Be hungry, be foolish, tak. No nie? A papież Franciszek, nawiązując pewnie do tego, pewnie też ma zegarek taki jak ty, powiedział, że trzeba unikać tego, żeby nie osiąść, no nie? On mówi tak, że to można nawet po kształcie siedzenia naszego często zauważyć. To papież Franciszek, kto osiadł w życiu, no nie? Że jesteś już taki, rozumiesz, że jesteś osiadły, a nie zastanawiasz się cały czas, do jakiej aktywności, on akurat, do jakiej aktywności zachęca cię Pan Bóg, do jakiej aktywności zachęca cię twoje życie, do jakiej aktywności zachęca cię twoja misja, no nie, w życiu. Łatwo tak, siąść. Nie siedźmy, tylko myślmy, co możemy zrobić z pozytywną brawurą. Tak. I wtedy mamy komfort i możemy połączyć te dwie rzeczy w jedno. Ja ci, aleśmy obrócili to. Nie brawurujmy bez sensu, tylko brawurujmy z sensem, tworząc nowe rzeczy i zapewniając pozytywne życie wszystkim. Zrywajmy się do dobrych myśli, które powstają w naszych głowach. Brawura, a nie siedźmy w dobrych uczynkach. Wow. A nie siedźmy, wiecie, na tych gumowych piłkach przeczekując, tylko nie, mam świetny pomysł, poczekam, aż mi przejdzie. Napiszcie w komentarzach, co może być pozytywną brawurą w życiu. Albo co takiego brawurowego ostatnio przyszło wam do głowy, a wy to przesiedzieliście. Albo co brawurowego zrobiliście i były z tego dobre owoce. Do zobaczenia już jutro. Cześć. Cześć.